Ej, krasacik! Kochaniutki, może ci powróżyć. Po ile chusteczki? Nie będziesz żałował. Ta ile? Piękny młodzieńcze, całą prawdę ci powiem. Co było, co będzie, wszystko ci powiem. Odczep się ode mnie. Poczekaj, mój drogi, daj rękę. Odczep się. Wszystko ci powiem, daj rękę, kochaniutki. Chodź tutaj, odczep się. Mówię, chodź tutaj, odczep się. Spójrz. Śmierć. Amerykę odkryła. Śmierć to naturalne prawo natury. Wcześniej czy później wszyscy się tam znajdziemy. Żołnierzu, uszy do góry. Хорошо танцуют. Dobrze tańczą. Zawołała za nim wściekle i rzekła: pardon, dziś panna Andzia ma... Wania! Wania! Idzie. Nie można. Rozejść się. Rozejść się, mówię. Stojanów, co to takiego? Nie wiercie. Dywersja?
Spokojnie, bez paniki. Żołnierze do mnie. Skąd on się tu wziął? Towarzyszu naczelniku, nie możemy tu długo stać, za nami leci towarowy. Mówiłem, że można spodziewać się prowokacji. Odwiązać porucznika, szybko. Przeciąć sznurki i do wagonu, zrozumiano? Zrozumiano. Wycofać się, to zasadzka. Kryć się. Słuchać rozkazów. Zająć pozycje obronne. Szybko. To miejscowi Polacy szaleją. Czego od nas chcą? Chcą, żebyśmy go przejechali, żeby wszyscy to zobaczyli. Puść mnie, poruczniku. Normalnie, wojna. Przecież kazałem odganiać. Ja kazałem zabijać, odganiać. Przecież kazałem odganiać, a nie zabijać. Niech maszynista da znak, żeby pociąg ruszył. Poczekajmy. Co się stało? Tam na torach ktoś przywiązał rosyjskiego milicjanta do torów. Przyszedł rozkaz z Moskwy, żeby miejscową ludność przesiedlać minimum 40 km od granicy, więc znowu chwycili za broń. Stojanow, wycofaj pociąg. Coś to jest, za 15 minut tym torem ma jechać towarowy. Rozwali tu wszystko w jasną cholerę. Towarzyszu kapitanie, proszę o pozwolenie. Ty co za jeden? Porucznik Burow z 5 Strażnicy Granicznej. Kołotamy? Tak jest. Dasz radę? Nie w takich opałach bywałem. Dobrze, poruczniku, działaj. Tak jest. Do wagonów. Do wagonów, mówię. Szybko, pani. Tu jest niebezpieczny. Ruszać się szybko. Bystra! Dawaj! Poruczniku. Słyszysz? Jeśli słyszysz, kiwnij. Co on wymyślił? Posłuchaj mnie. Spróbuję przestrzelić sznurki, tylko się nie ruszaj, bo mogę cię trafić. Jak przestrzelę, od razu przeturlaj się na drugą stronę nasypu. Pociąg cię zasłonił. Zrozumiałeś wszystko? Niech jedzie. I tak mnie zabiją. Przygotuj się. Kiedy machnę ręką, od razu ruszaj pełną parą, jasne? Jasne. Dawaj! Ruszaj. Pełną parą. Za co mnie to spotyka? Ruszaj. Jedziemy go. Za późno, nie zdążymy. Cholera jasna, już chłopcy, przegraliśmy sprawę. Wygrali dzieło. Cholera jasna, już chłopcy, przegraliśmy sprawę. Nic nam nie wyszło, zbierajcie broń, wracamy do wsi, szybko, do chat. Jak milicjant przeżyje, to wszyscy na Syberii skończymy. Sanitariusze, przygotować się, brać nosze, tam są ranni, szybko. Co się stało? Bandycki napad na pociąg. Nosze. Tutaj. Jeden ranny, jeden zabity. Rana na wylot. Opatrzyłem ranę, założyłem sterylny opatrunek, ale stracił dużo krwi. Kładźcie go bardzo ostrożnie. Życzę zdrowia, poruczniku. Dziękuję, towarzyszu. Lejtenant! Proszę zaczekać, poruczniku.
Так, проводить до машины. Подпроводить до самоходу, не далее. Поможете себе заладовать. Что там не лицо твое знакомое? Твоя тварь, выдаем мне, знакомо. Не споткались мы здесь вчесней? Озеро Хасан. Езеро Хасан, не мыляще? Нет, точно. Сгадза się, липец 38-го. Pomylił się pan majorze. Sierpień 39. Harkingol. Łatał mnie pan po odłamkowym. Budow. Tak jest. Jak dawniej strzelasz bardzo dobrze. Dziękuję, że wsiadłeś do naszego pociągu. Witam, towarzyszu poruczniku. Przyjechałem po pana. Cześć, Karpieniuk. Czekam tu na pana już półtorej godziny. Zatrzymałem się trochę. Niech pan siada. Nie okłamała go cyganka. Co? Nic, nic. Jedźmy. Już sobie myślałem, koniec, nie przyjedzie towarzysz porucznik. Przestań, skąd ci to przyszło do głowy? Chciałaś iść do chrzestnej, i to idź, ja sama pójdę. Może podjedziemy? Towarzyszu poruczniku, przecież sam pan wie, że cywilów nie wolno. Nasze stosunki z Polakami są napięte. Przestań, nikt się nie dowie. Podwieźmy. Was podwieźli? Podwieźć panią? Nie, ja nie mogę. Tylko do damy. Tylko do damy, nikt się nie dowie. Zatrzymaj się. Dawaj gazu. Gazu. Ja bym się z taką ożenił, towarzyszu poruczniku. Patrz na drogę, narzeczony. Że co? Że nic. Patrz na drogę. Że co? I jak wam nie straszna dmyć? Śliczne odko. Nie boisz się pani iść sama przez las? Nie rozumiem. Przepraszam, panie inspektorze. Все, тормози, нельзя и дальше. Тормози, тормози. Затримай, еще она не может дальше. Прошу? Прошу. Dziękuję panu. Благодарю вас. Зачекай, Карпенюк. А ну погодь, Карпенюк. А вы куда? Познакомься. А пан докунд, запознать się. Przepraszam panią. Сегодня в 9. Dzisiaj o 9 we Młynie. Przyjdziesz? Хорошо, я приду. Dobrze, przyjdę. Będę czekać. Tęskniłam za tobą bardzo. Я очень скучала по тебе. Ja też. Ja też. Nie spodobał jej się pan. Odmówiła. Dobrze, żołnierze. Dłuższy krok. Na prawo. Przepuścić motocykl. Strażnica graniczna Tama. Jest. Weź, tak jest. Zdrowo. Dzień dobry. Witam, towarzyszu poruczniku. Naczelnik u siebie na podwórku.
Karpieniuk! Karpieniuk, dowiedz się, co zabiorę. Tak jest, towarzyszu poruczniku. Это как? После прыжка стоит? Вынуть затворы, поднять прицельный план. Раз, раз. И на вот этот захват слева выходи. А то противника так мешок не возьмешь. Понял? Давай, пошел. Здравия желаю, товарищ. День добрый, товарищу начальнику. Здравствуйте. Витам, поручнику. Дlaczego się pan spóźnił? Dwie godziny temu doszło na torach do potyczki z Białopolakami. Sztab oddziału Straży Granicznej został już powiadomiony. Jasne. Myślałem, że kontrwywiad cię nie wypuści. Udało się. Było ciężko? Odpowiedziałem na pytania. Trafił mi się młody, niezbyt ostry sędzia śledczy. Dowiedział się o moich zasługach pod Helsingoli i zmiękł. A do tego jeszcze pańska opinia, Siergieju Stefanowiczu. Bez niej byłoby po wszystkim, dziękuję. Dużo zarzutów. Zdrada ojczyzny, polski szpieg. Kto doniósł, domyślasz się? Nie, ale wygląda na to, że ktoś ze swoich, ze strażnicy. Tego by jeszcze brakowało. Pamiętaj, dla wszystkich byłeś na urlopie. Zrozumiałem. Zachciało ci się wiązać z tą Polką. Mało jest rosyjskich dziewcząt? Ruskich dziewok mało, что ли? Вон у меня дочка. Zobacz, jaką mam córkę. Zawariacką, wesołą, gospodarną. Szyje, pysznie gotuje. Złoto, a nie dziewczyna. Serce nie sługa, Siergieju Stefanowiczu. Warta jest choć tego, żebyś ryzykował dla niej głowę? Dobrze, to twoja sprawa. Ale na przyszłość trzeba bardziej uważać. Teraz dowódcom armii zginają karki, a skręcić szyję porucznikowi to... Jak słusznie zauważył towarzysz Stalin, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. I polecisz, Wania, zrozumiałeś? Zrozumiałem, towarzyszu dowódcom. Co słychać wokół strażnicy? Uciekinierzy sieją panikę. Wojna, powiadają. Aż się w głowie kręci. Chciałem odesłać żonę razem z córką jak najdalej od granicy. Uparły się. Najgorsze jest to, że więcej niż połowa składu osobowego to młodzież, pierwszoroczniacy. A za plecami mamy obiekt strategiczny, tamę. To jedyne miejsce przeprawy w tym zabagnionym rejonie. Więc co by się nie działo, musimy wytrwać do końca. Stać trzeba na śmierć. Właśnie, o mało nie zapomniałem. Do sztabu przyszedł list gratulacyjny dla ciebie. Przyznano ci medal. Kiedy dostaniemy, zostaniesz nagrodzony według wszelkich reguł. Trochę późno sobie przypomnieli, minęły już 2 lata. Jak zwykle przetrzymali, lepiej późno niż wcale. Dobrze, Iwanie, odpoczywaj. Tak jest. Nie poić, niech wystygnie. Lошадей nie poić, pójść zastyną. O sprawie nikomu ani słowa. Czerwoni wszędzie mają swoich ludzi. Zanieście broń do chlewu. Przykryjcie z góry słomą ziemią, żeby nie było widać. Żeby nie widno było. Nie bezpokójcie się, pan Wojciech. Wszystko zrobimy jak trzeba. Tutaj nikomu nie można uważać. Zdjęć nikomu nie zadowiedzieć. I chłopakom z sąsiedniej wsi też powiedzcie. Tylko uważajcie na siebie, bez głupot. Trzeba przeczekać. Nada pili żdać. Co ty tu, Hanka? A ty co, Hanka? Co ty tu, Hanka? Idź stąd. Nie twoja sprawa. Idź, proszę, idź. Co, Jadziu? Roboty mało. A ty, Jadźka? Podaj coś do stołu, natychmiast. Pytasz się tylko. Zajmij się czymś. Mięso, butelkę do stołu uszykuj. Tak, chłopcy. A wy, chłopcy? Wracajcie do chat. I jak powiedziałem, siedzieć cicho. Z domów nie wychodźcie. Trzeba będzie, sam was znajdę. Trzeba będzie, to sam was znajdę. Dzień dobry, Wiera Nikołajewna. Mogę ręcznie? Witam, Wania. Proszę o zezwolenie zwrócenia się, towarzyszu poruczniku. Zezwalam, Szuliak. Słyszałem, że był pan na urlopie. Jak było w cywilu? Dobrze.
Мартин гудят. Пьецы мартиновские хучу, колхозы сыпем лозимы, вспихшу ойчизны. Wszystko w porządku, jak należy. A dziewki? A dziewczyny? Słyszałem, że wszystkie są uświadomione politycznie. Tak? Nie poderwiesz takiej na byle co. Na harmonię te politycznie uświadomione też lecą. U nas na harmonii nie lecą. Czasem tylko Polka lata do kogoś przestanę. Piękna bestyjka. Tyle, że nam z Polkami nie wolno. Dobrze mówię, towarzyszu poruczniku? Myślisz, o czym nie trzeba, szeregowy? Szuliak, jak możesz tak po chamsku mówić o dziewczynach? Właśnie, Rustam. Prędzej czy później wyprostują ci plecy hołoblami za tę dziewczynę. Wrócisz do swojego aułu jako najsmuklejszy dżigit. O jakiej dziewczynie mówisz, Szuliak? O córce naczelnika strażnicy. Niepotrzebnie się do niej przystawiasz, Rustam. Nigdy nie zostaniesz zięciem naczelnika. Dlaczego tak mówisz? Co ci do tego? Może ona mi się podoba? Żołnierze! Żartujemy, towarzyszu poruczniku. Chodź na środek. Jak przegrasz, zatańczysz lesbinkę. A jak ty przegrasz? Wstawaj! Przestańcie. Wszyscy rozejść się. Koniec, powiedziałem. Rewanż potem. Chcę rewanżu. Ostydnij, Rustamie. A dla mnie zatańczysz? Dla ciebie też nie zatańczę. Szuliak, przestań. Tak jest. Cholerny dzień dzisiaj mam. Przebacz, Matko Boska. Prosi, Matko Boże. Поедешь до тетки, до Вильна. Поедешь к тетке в Вильне. А по что? Зачем? Нигде не поеду. Никуда не поеду. Не слушаешься в огуле. Совсем не слушаешь меня. Не слушаешься в огуле. Правда, люди говорят, что... Что ты с русским офицером связалась? Что ты с русским офицером сейчас связалась? Мало что люди гадают? Не выкрутывайся, Лешек видел. Тебя с ним Лешек видел. Твой Лешек ничего не видел. Кламе, как завжди. Слушай, Ханка. Если что, я тебе ту руку удушу. Tylko dobra przecież życzył ci. Przecież życzę ci tylko dobra, wnuczko moja. No, przepraszam cię. Prosi mnie. Przepraszam. Prosi. Więc dlaczego tak ze mną postępujesz? Zaczem to postępujesz ze mną? Nie mam nikogo oprócz ciebie. Jak mi ciebie nikogo nie. Oni przecież Magdę. Przecież Magdę mamy twoją. Oni twoją mamę zabili. Mamę twoją ubili. Dziadku. Już zapomniałeś. Razie ty zabyłem. Już zapomniałeś? Dziadku, niczego nie zapomniałam. Ale wy sami. A wy sami? Dziadku, to wy tego milicjanta przywiązaliście do torów? Wy to zrobiliście, dziadku? Wy to zrobiliście, dziadku? A skąd znasz? Byłam w tym pociągu, jechałam z targu. To nie twoja sprawa. To nie twojego ruma dzieła. A z tym ruskim uważaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, 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 dwa, trzy. Raz, raz.
Правое плечо вперед. Раз, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, 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 два, три. Анасе! В месяцу... Стой! Стой. Налево патрз. Zatorunaj! Równaj. Cyrra! Baczność. Towarzysz naczelnik zastawy! Towarzyszu naczelniku strażnicy. Podległy panu skład osobowy strażnicy granicznej Itama gotowy do odprawy bojowej. Melduje porucznik Burów. Proszę o pozwolenie wstąpienia do szeregu. Pozwalam. Tak jest. Towarzysze żołnierze i dowódcy. Warunki na granicy są trudne. Może dojść do prowokacji. Rozkazuję oddziałom zachowywać szczególną ostrożność. Towarzysze pogranicznicy, pamiętajcie, że w wypadku napaści wroga na granicę naszej ojczyzny, Armia Czerwona przeprowadzi błyskawiczne kontruderzenie i zniszczy agresora na jego terytorium. Tak przekonuje nas dowództwo i osobiście towarzysz Stalin. O 23.00 rozkazuje rozpocząć obronę granicy państwowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Spocznij. Strażnica. Spocznij. Rozejść się. Porucznik Burow do mnie. I czekałam na ciebie. Powiedz mi prawdę. Miałem sprawę do załatwienia. Musiałem wyjechać, moja kochana. Ty rozlubił mnie? Już mnie nie kochasz? Co ty, moja głupiutka? Kocham cię. Kocham cię. Kocham. 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 Dziad Wojciech ubije od mnie kiedy... Dziadek Wojciech zabije mnie, kiedy się dowie, że się spotykam z tobą. Nie zabije, nie pozwolę. Ty nic nie wiesz, Wania. Ty go nie znasz. To on tego milicjanta do szyn przywiązał. Tak to on. To on? No nic. Siło. To nic. On położył mi... On milicjanta położył, a ja go uratowałem. Nie, Wania. Wam to, że z Polkami spotykać się nie wolno. Ja wiem. Ciebie mogą aresztować. Się będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. 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 Хорошо. On. Nasz dowódca mieszka z żoną i córką w strażnicy. Ja dość końca zostaję żoną. Zalegalizuję nasz związek i ty też zamieszkasz ze mną. Nasze odnoszenie. I ty też będziesz ze mną. I nikt nam, i nikt nam nie zabroni. Towarzysz Stalin. Darzy, drogi. Nawet drogi towarzysz Stalin.
Jesteś odważny, Wania. Nie zdążyłem ci wtedy podarować. Dla mnie? Wtedy, w pociągu. Chusteczka. Jaka piękna. Jaka ty jesteś piękna. Uważaj, żeby nikt nie zobaczył. Żeby nas nikt nie uwidział. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Ostrożnie. Ostrożnie. Chodź do mnie. Co? Nie pora. Na mnie już czas. Nie się zastanów. Muszę jeszcze zdążyć do strażnicy. Idę dzisiaj na patrol. Zawsze. Jutro o tej samej porze będę tu na ciebie czekała. Dobrze. Niczego się nie bój. Wszystko będzie dobrze. Będziemy szczęśliwi. I nasze dzieci będą szczęśliwe. Ty będziesz lubić mnie wieczne? Do samej śmierci. Do samej śmierci. A potem? Kiedy potem? Potem. Kiedy potem? Han, no jestem dowódcą Armii Czerwonej i niestosownie jest wierzyć w życie pozagrobowe. Uwierz, Wania, uwierz. Kawier, Wania. Хорошо. Dobrze. Jeśli tam coś jest, będę cię wiecznie kochał. Ja będę lubić ciebie wieczne. Przysięgam. Ja też dla ciebie. Ja też mam dla ciebie prezent. Co? Co to jest? Zobacz. Matka Boska. Załóż, Wania. Na dzień. Załóż. To śmieszne. Jaka piękna. Jaka piękna. Na dzień, Wania. Załóż, Wania. Na dzień. Ja mam taką samą, widzisz? Będzie chronić ciebie. Będzie cię chronić. Mienia. Mnie. Będzie chronić. Będzie chronić naszą miłość. Kochana moja. Biegnij. Uciekaj. Hanna. Hanno. No już, już. Siadź. Karpieniuk, co tutaj robisz? Szukam pana. Skąd wiedziałeś, że tutaj jestem? Szuljak mi powiedział. Szuljak? Szuljak? Czego? Co? No nie ciało. Nic. Co się stało? Naczelnik strażnicy pilnie wzywa. Niemcy na granicy ściągają drut kolczasty. Ano, pojechali. Jedziemy. Nabrał mnie pan z tą Polką, towarzyszu poruczniku. Dobrze, tylko cicho. Po grób. Pojechali. Jedźmy. Co u was podaje się na weselu? Jak to co? Zupę z baraniną, placki, potem biorą kwaśne mleko i robią solankę. Mama pysznie gotuje. A jakie robisz szaszłyki? Nigdy takich nie jadłeś, Karpieniuk. Tańczycie na weselu? Jak można bez tańców? Młodzi robią kółko. Dżigit wychodzi na środek, prosi dziewczynę, ale nie bierze jej za rękę. Taki zwyczaj. Dziewczyna płynie jak biały łabędź. On tak przed nią tańczy, jakby ziemia płonęła mu pod nogami. Cicho bądźcie. Jakieś ruchy za rzeką. Zobacz, co się tam dzieje. Tak jest. Przejście dla grup szturmowych gotowe, panie pułkowniku. Artyleria na stanowiskach. Strzelać na mój sygnał. Towarzyszu poruczniku. Możliwe, że to prowokacja. Rozkazuję zachować spokój. Tak jest. Jakieś sygnały. Sprawdź to jeszcze. Tak jest, towarzyszu poruczniku.
lejtenant. Towarzyszu poruczniku, chyba naruszyli granicę. Spokojnie, Karpieniuk. Spokojnie, Karpieniuk, spokojnie. Granica posiedli. Granica jest na środku rzeki, poczekamy. Kulczajew, przygotuj RKM. Jest. Tak jest. To mamy prowokację. Przygotować broń, Karpieniuk, sektor lewy, Kulczajew centralny. Nie strzelać bez rozkazu. Trochę was jest. Za wcześnie. Są już na środku. Niech podpłyną bliżej. Ognia! Nie pozwólcie im podpłynąć do brzegu. Dawaj granaty. Karpieniuk, granaty, ognia. Macie, chłopcy. Trzymaj się, Michaś. Wracaj na swój sektor. Jak leci? Kończą się naboje. To nic. Pochyl się. Ognia, Karpieniuk. Co to za prowokacja, towarzyszu poruczniku? To nie prowokacja, to wojna. Ognia. Strzelaj, Karpieniuk. Nie pozwól im podejść. Uważaj na lewą stronę. Michaś, obchodzą z lewej strony. Nie pozwól im nas obejść.